Cześć, nazywamy się Kasia i Krzysiek. 6 grudnia wydarzyła się wielka katastrofa, bo spalił nam się dom. Doszło do pożaru sadzy w kominie naszego sąsiada i ucierpieliśmy my. Nasz dom uległ całkowitemu zniszczeniu. Główny inspektor nadzoru budowlanego ocenił dom jako dom do rozbiórki. Nie możemy w nim zamieszkać. Tak czegoś zabiera, zabija i czujesz jak powoli znikasz i toniesz. Ty chcesz się dorobić na moim upadku, ja zrodzę z popiołu, ożywię twój koniec i znowu tu wracam, bo trzeba mieć jaja, by po takim czy się pozbierać. Bo kiedy upadasz i tracisz najbliższych, to wtedy najwięcej, najbardziej cię zmienia. Tak czegoś zabiera, zabija i czujesz jak powoli znikasz i toniesz. Ty chcesz się dorobić na moim upadku, ja zrodzę z popiołu, ożywię twój koniec i znowu tu wracam, bo trzeba mieć jaja, by po takim czy się pozbierać. Bo kiedy upadasz i tracisz najbliższych, to wtedy najwięcej, najbardziej cię zmienia. Mam naprawdę dobrych przyjaciół i traktuję ich jak rodzinę. Człowieku nigdy nie było inaczej, nawet przez jedną chwilę. Były te wzloty, upadki, ale jak zawsze dla wszystkich zawiłe. Nie wszystko musimy tutaj rozumieć, bo jak cię spotka, to może zabije. Teraz weź, usiądź na chwilę, się skup i tego posłuchaj. Oni też mieli rodziców, ale odeszła za szybko ich dusza. Pierwszy odszedł za światy, tato nasz trener, spokojna burza. Dę, których Giuseppe porazem z Markiem wystrugał więcej niż smuda. 11 miesięcy później odchodzi od nas pani Julia. Była dla mnie jak druga matka, bardziej tego tu nie porównam. Na tamten moment czułem się, jakby ktoś przestrzelił mi drugie kolano. Ale to, że miałem dziury po kulach, to nie znaczy, że serce me nie pękało. To nie jest wszystko, jakby cierpienia nam było za mało. Przewlekłe choroby i non-stop niezgody, za co to jest tą karą? Ile to może się ciągnąć? To niekończące się pasmo. Już wychodzimy na prostą, ale za rokiem znowu gasi światło. Tak cię gość zabiera, zabija i czujesz jak powoli znikasz i toniesz. Ty chcesz się dorobić na moim upadku, ja zrodzę z popiołu, ożywię twój koniec i znowu tu wracam, bo trzeba mieć jaja, by po takim czy się pozbierać. Bo kiedy upadasz i tracisz najbliższych, to wtedy najwięcej, najbardziej cię zmienia. Tak cię gość zabiera, zabija i czujesz jak powoli znikasz i toniesz. Ty chcesz się dorobić na moim upadku, ja zrodzę z popiołu, ożywię twój koniec i znowu tu wracam, bo trzeba mieć jaja, by po takim czy się pozbierać. Bo kiedy upadasz i tracisz najbliższych, to wtedy najwięcej, najbardziej cię zmienia. Małymi krokami do przodu, byle powiązać koniec z końcem. Starają się żyć normalnie, ale woleliby z mamą i ojcem. Teraz czas się nie cofnie, musimy podążać przed siebie. Więc stanęliśmy na nogi, tak mówiąc do siebie: ty za mnie, a ja za ciebie. Wszystko było już dobrze, no i chyba aż za. Bo to jest normalne, że po uśmiechu za chwilę pojawi się łza. Dom prawie po całym remoncie wymagałby odświeżyć stan. Lecz na co ta praca, jeżeli pozostał tylko smród i żal? Dokładnie 6 grudnia przez komin sąsiadów zapalił się dom. To było niewiarygodne, by było to prawdą ciężką jak broń. To stało się rzeczywiście, lecz nikt nie pojechał na SOR. To stało się oczywiste, że chcą to naprawić, ile mogą. Połowa doszczętnie spalona, druga grubo zadymiona. U nich zacieki na ścianie, ale najgłośniej to spadła korona. Nie ma co się przepychać, prawda od zawsze najlepsza obrona. Sam robię to, żeby pomagać, ale sam za to mogę też skonać. Chcielibyśmy podziękować naszym strażakom tutaj z jednostki Chludowa, którzy od samego początku mocno się zaangażowali. Chcielibyśmy podziękować oczywiście wszystkim mieszkańcom, nieznajomym. Niezmiernie dziękujemy za okazaną pomoc. I dziękujemy za to, że daliście nam nadzieję.